Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 17 w wersetach od 20 do 37? Zapytany natomiast przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Nie powiedzą: oto tu albo jest tam, bo oto Królestwo Boże jest pośrodku was. Do uczniów powiedział: przyjdą czasy, że będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. Powiedzą wam: oto tu, oto jest tam. Nie idźcie tam, ani nie naśladujcie ich. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie i świeci od jednej strony pod niebem, aż do drugiej strony pod niebem, tak będzie z Synem Człowieczym w jego dniu. Najpierw trzeba, aby wiele wycierpiał i został odrzuconym przez to plemię. Jak było za dni Noego, tak będzie też za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili aż do tego dnia, kiedy wszedł Noe do arki. Przyszedł potop i wytracił wszystkich. Podobnie też jak stało się za dni Lota. Jedli, pili, nabywali, sprzedawali, sadzili, budowali. Natomiast tego dnia, którego wyszedł Lot z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Tego dnia, kto będzie na dachu, a rzeczy jego w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać. Kto będzie na polu, niech się nie wraca. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie chciał życie swoje zachować, straci je, a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy będzie dwóch na jednym łóżku. Jeden zostanie wzięty, a drugi pozostawiony. Dwie będą mleć ze sobą. Jedna zostanie wzięta, a druga pozostawiona. Odpowiedzieli mu: gdzie, panie? A on im powiedział: gdzie zwłoki, tam zgromadzą się sępy. Stawiając pytanie, werset 20. Faryzeusze myśleli o królestwie ustanowionym w chwale, jakim zapowiedzieli je wcześniej prorocy. Pan mówi jednak o moralnym charakterze tego królestwa. Nosi ono znamiona swojego króla, który przebywał właśnie pośród nich, ale nie zwraca na siebie uwagi ludzi niewierzących. I mamy tutaj odnośnik do Ewangelii według Jana, 3 rozdziału, 3 wersetu. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Następnie Pan Jezus zwrócił się znowu do uczniów. Mówi, że nadejdą dla nich trudne czasy, kiedy będą pragnęli znowu mieć Pana przy sobie. W dniach ostatecznych, o których Pan mówi dalej, wierna resztka Izraela będzie odczuwała to samo pragnienie. Niemniej to właśnie wtedy odbędzie się sąd nad żyjącymi na ziemi ludźmi. Nadejdzie nieuchronnie jak za życia Noego i tak nagle jak za dni Lota. Przyjście Syna Człowieczego w celu wybawienia resztki Izraela i sądu nad żywymi
opisane jest w Ewangelii według Mateusza, w 24 rozdziale, 30 wersecie i od 36 do 42 wersetu. I w 25 rozdziale od 31 do 46 wersetu. W tym czasie jedni zostaną wzięci i osądzeni, a inni pozostawieni, aby mieć udział w błogosławieństwach Królestwa. Gdy Pan Jezus przyjdzie po swoich, będzie dokładnie na odwrót. Jedni zostaną wzięci z ziemi do nieba, a drudzy pozostawieni na sąd, który przyjdzie na ziemię. Wspomnijcie żonę Lota. Kobieta ta żyła u boku wierzącego męża. Anioł ujął ją za rękę i wyprowadził z miasta. Pozostał tylko niewielki odcinek drogi, aby osiągnęła bezpieczny Soar. Jednak spojrzała do tyłu i zginęła. Prawie zbawiony to tyle samo, co całkiem zgubiony.